Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałacha, to już jest kolejny odcinek z naszej serii Mountain Blade Warband. No i moi drodzy, zadecydowałem, że będziemy starali się zdobyć Don Tarumo z setką ludzi. Po prostu. Postaram się to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię. Postaram się sam zabić wszystkich wrogów, a jak mi się po prostu nie uda, no to sobie, moi drodzy, nadzwyczajnie w świecie wczytam. Jeżeli o to chodzi. I tyle, bo żeby mieć armię na poziomie 200-300, musiałbym mieć tej renomy, na przykład zobaczcie, ten gościu ma armię 200, ale to jest bot AI i on może mieć taką armię, on nie dostaje kar. Ja dostaję kary bardzo duże. Właśnie muszę też udać się właśnie do Edynburga, dobrze, że sobie przypomniałem, żeby kupić sobie jedzenie, bo jedzenie mi jest bardzo potrzebne, a mam go bardzo mało. Trade with locals, goods, oczywiście bierzemy, nie wiem, ale, żeby moi ludzie sobie mogli je ukraść i po prostu tam, wiecie, działać. Weźmiemy dużo chleba, bo to mi się na pewno przyda. Weźmiemy miód i tyle na razie, jeżeli o to chodzi. Weaponsmith, no mamy ten miecz, Ragnar's Lang Six. Mamy też Troll's Axe. Od razu też przypominam, moi drodzy, 2120, że jeżeli byście mogli, żeby polubić ten materiał, skomentować, będzie mi wtedy bardzo miło. Serdeczne JN oczywiście. I zaczynamy działać. Pójdziemy tutaj, właśnie, to miasto. To miasto zdobywałem, moi drodzy, żeby was nie skłamać, z jarlami, bo widziałem, że jarlowie poszli to... Mogę sail from port? Nie mogę. Jarlowie poszli to oblegać i ja tam dołączyłem, poza odcinkiem, i zdobyliśmy po prostu to miasto dla... Danii, dla Northumbrii, przepraszam. I teraz to jest nasze, bardzo mnie to cieszy, bo przynajmniej teraz nasze królestwo będzie troszeczkę silniejsze. Trade with locals, oczywiście goods, merchant, to sobie zabiorę i weźmy to. No, tyle jedzenia mi wystarczy, no powiem wam tak, nie sądzę. Prawdopodobnie będziemy musieli napaść jakąś wioseczkę po drodze, mam nadzieję, że uda nam się to zrobić bez wchodzenia w jakąkolwiek walkę. Oczywiście z tym gościem, co się męczyłem, uciekłem za którymś razem, już nie chciałem wam tego naprawdę nagrywać. Nie chciałem wam tego serio nagrywać, bo to było nudne, to było 10 restartów. Oczywiście teraz spieprzamy, ile pieprz, gdzie pieprz rośnie, jeżeli o to chodzi. Uczekamy tutaj, do quarry nie muszę uciekać, dobra. Czyli tak jakby ich zoutrotatowałem, czyli pobawiłem się troszeczkę z nimi w kotka i myszkę. I uciekłem i teraz też mam nadzieję, że mi się uda. Zamierzam napaść na wioskę i zrabować więcej jedzenia. O, tutaj biegnie gościu potężny, już jest naprawdę duży, mocny. Ja napadnę na inną wioseczkę. Declarative Kingdom of Northumbria. Okej, czyli wojna została wypowiedziana. Don coś jest oblegane, wow, czyli to jest under siege? Przez kogo? Ja pierdzielę, udało się. Moi drodzy, Bjornsson i goście z Nordfek, czyli norwescy wikingowie, przypłynęli i oblegają to miasto. Świetna sprawa po prostu. Leave the town. Świetnie, bardzo dobrze, oblegajcie. Będzie lepiej dla mnie. Tutaj widzę Balfoiter. Oczywiście na to sobie teraz napadniemy, bo potrzebuję jeszcze więcej jedzenia do oblężenia. Mam 100 ludzi. Co, znowu mnie napadli? Po raz kolejny? Który to już raz z rzędu? Ciągle mnie napadają, ale ja tu praktycznie nic nie chciałem zrobić. Skąd te strzały nadchodzą? Ło, stąd! Ja nawet ich nie widziałem. Tarcze! Albo po co mi tarcza w sumie? Elo? Ty, Solvik, walcz! Co ty robisz? Ja po prostu postaram się, moi drodzy, samemu zdobyć osadę, albo wybić najwięcej wrogów, jak mi się uda. Mam nadzieję, że jakbym zabił z 50 i wysłał dopiero moich ludzi do walki, to by mi coś dało, jeżeli o to chodzi. Dobra, jest ktoś tu jeszcze? No, ty jesteś, dobra, wezmę sobie tarczę po prostu, żeby od ciebie nie obrywać, w razie czego, żeby dostawać w tarczę, właśnie o to chodzi. Dajmy sobie Spira i po prostu załatwię cię Spirem, bo na nic więcej nie zasługujesz, człowieku. Widzenia? Jeszcze? Ktoś we mnie strzela? On, Solvik. A tam jest jeden gościu, ojejku. Spróbuję w niego trafić na dystans. Ach, schylił się. Jejku. Ale byłem blisko. Powoli do przodu. O, rzucaj. O. Boże, oni mają noże kuchenne i oni atakują mnie. Wielkiego Lukasa Kałachsona. Niebywałe. Dziękuję. To mnie nie interesuje. Bal... Mógłbym to oblegać, czy w sensie zrabować? Take an action, force peasants, lot and burn this village. Zero po prostu litości. Co? Oni chcą ze mną walczyć, naprawdę, wieśniaki. Jezus, ile ich jest? Ty, naprawdę oni chcą ze mną walczyć. Relacje, battle advantage 12, Asbjorn look subset. Asbjorn, możesz w każdej chwili odejść. Gdzie ja pojechałem? Boże, i teraz będę miał straty w ludziach potężne, prawda?
Ja po prostu chcę na tym moście stać. Z moim koniem. To są tylko wieśniaki. Oni mi nic nie powinni być w stanie zagrozić w ogóle. Jezus, coś tam temu panu znowu odpadło. Dobra, mogę zrobić dismount? Dziękuję, proszę. Sam sobie podziękowałem i sam się poprosiłem. No coś niebywałego. Jestem jedynym chyba youtuberem, który sam siebie o coś prosi i sam sobie dziękuję. Mam nadzieję, że moi ludzie będą w stanie sobie poradzić. Unicestwić ich wszystkich. Ja idę tutaj w większość moich wrogów. Postanawiam ich samemu pokonać. To są tylko wieśniaki, oni nie są w stanie mi nic zrobić, więc... No właśnie, ja ich po prostu muszę wybić. Mam nadzieję, że dużych strat nie będzie. Wziąłem, żeby maksymalnie na mapie mogło być 150 jednostek, to też uniknę lagów, wiecie o co chodzi. Nie chodzi tutaj już nawet o mój komputer, tylko chodzi ogólnie o rozgrywkę. Dobra, moi ludzie sobie naprawdę powinni poradzić. Dobra, ci na dole, zabijmy tych u góry. Elo, elo, elo. Dzień dobry. Ej, ten miecz jak na razie jest OP nawet, silny. Dobrze, dobijmy ich, elo. Solvik sobie powinna poradzić, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tamten bal uda mi się oblegać. Mam nadzieję, że tam ktoś podejdzie, może mi pomoże to oblegać. Norwegowie by byli nawet przydatni. Byliby mogli, ale to jest inna frakcja, więc... Do widzenia. No, trochę strat poniosłem. Ale się udało, moi drodzy. Jeden killed or wounded. Ok, plunder and then raise the village. Ok. I hope it won't happen again. Ok, Asbjorn, słuchaj, ja ciebie tutaj nie potrzebuję teraz. Najlepiej było, jakbyś odszedł po prostu. Tu już nawet nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o to, żeby po prostu zdobyć supplies'y. Właśnie, weźmy sobie, to są zawsze pieniążki. Weźmy sobie to i gówno nie supplies'y zdobyłem w sumie, bo to mi jest praktycznie niepotrzebne. Ruszajmy, jeżeli o to chodzi. Ruszajmy do Don Tauro. Mam nadzieję, że tutaj nie ma jakiegoś gościa. Ło, straciłem troszeczkę pieniążków, ale z takim zapasem hajsu, jak ja mam. Harpam ham aducet, a woman from political fan... O! Wow, czyli mógłbym sobie znaleźć żonę, gdybym chciał. Oko. Ojejku. O, z tobą bym się nie chciał spotkać. 190 ludzi. Dlaczego tutaj stoisz? Mógłbyś odejść? Dać mi to oblegać? Ktoś tu przyszedł? Jest gościu, 254 i jakieś party. Dobra, poczekajcie, ja sobie tutaj trochę polatam, zrobię rekonesans. Skąd mogą przyjść posiłki? Okej, super, przydzielaj ludziom te, nie zależy mi na tym. Made peace. Dobra, 250 ludzi. Zrobimy to tak, moi drodzy. Leave. Zrobimy tutaj save'a, save us, zapiszemy to na Lukasie Kałachsonie. Mhm. I zaczniemy cię oblegać, przyjacielu. Besiege the castle. I teraz zrobimy planning siege i zróbmy teraz to other construction of, właśnie, żeby prevent disease, ok, do it. Go back i zróbmy teraz tak, preparing assault, build mantlets, do it, go back i czekamy. Mam nadzieję, że nam się to uda. Ja będę pierwszy atakować sam. Moich ludzi ustawię z tyłu, żeby po prostu stali. I strawiali, wiecie, pozory. Preparing assault. Build equipment and clear ground for assault. Ok, dobra. Wait until tomorrow. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakujecie, że nie jesteście aż tak głupi. Zaatakowali mnie. Jezus Maria, naprawdę? To się nie dzieje chyba, prawda? Typy mnie zaatakowały, czajcie to? 40 ludzi. Chyba bot naprawdę chce, chyba AI chce, żebym poniósł jak największe straty przed tym oblężeniem. Bardzo mi się to nie podoba, jeżeli o to chodzi. No, pokażcie, co potraficie. Tylko rzucać potraficie, prawda? Okej, okay, super. Nawrót. Koń nawraca. Dobra, szybko. Dlaczego w konia walisz? O, ty cioto. Zwierzę bezbronne bijesz? O, Jezus Maria. Ej, oni są silni. Dobra, wiesz co? Załatwimy to inaczej. Jezus Maria, ile mi życia zeszło. Dobra, zajdź dismount zrób. Ja muszę mieć pełne życie w momencie ataku na tamten zamek. Leżeć. Leżeć, powiedziałem. Leżeć, leżeć, leżeć. Ej, silny jest, silny jest. Będę walczył z takimi typami, to mam przesrane.
Może bym jakiegoś jeńca wziął, może byś do mnie dołączył, bo nawet widzę, że jesteś kozak. Przyjąłbym ciebie do mojej armii nawet. Elo? Gin, cioto. Gin! Gin, biorę miecz w rękę. Bicie, ludzie moi, bicie, walczyć. Kończyć ich, gnojków. Chodź tu. Elo? Nie możecie go we dwóch zabić? No to ładnie, moi drodzy. Muszę wam powiedzieć. Zabijać ich, załatwiać. Za Ragnara, moi drodzy, Bóg jest z nami. Bogowie są po naszej stronie. Dobić to. Wszystkich wyeliminować. Bogowie są po naszej stronie. Dokładnie tak. Fakt, że nie mam życia, jak z takim HP pójdę atakować ten zamek, to będzie śmiechu warte. 5 zabitych, no niestety. Bierzmy tutaj capture i capture, oczywiście. Leave all lot for your men. Zostawiam wszystko dla swoich ludzi. Armia. Mogę coś lepszyć? Dobrze, proszę. 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 Wszystko dostaniecie. Tok. Chciałbym mu zaproponować... Nie jestem zainteresowany. Dlaczego? Dlaczego oni nie chcą do mnie dołączyć? Ach, no trudno. Znowu mnie coś zaatakuje. Kurwa mać! Czy to jest normalne w tej grze? To jest nienormalne w tej grze. Naprawdę, to jest nienormalne. Ciągle mi jakieś buntownicze gówno atakowało. Tam widziałem jeszcze 3 tego typu armie. No gdzie jesteście? O, tu jesteście. Ja pierdzielę, jeszcze ciemno, nic nie widzę praktycznie. Bo słońce świeci jak porażone po prostu. Dobra, olać was dziady. Rzucajcie tymi swoimi włóczniami za 2 złote. Elo, Essa, do widzenia. Serdeczny Joten, pozdrawiam, serdeczny Joten. O, to... No, Spearmanów nie ma sensu na koniu jeździć, z tego co widzę. Jeden troszeczkę dostał, ale... Drugi dostał, dobra. Moje ludzie stoją, stójcie. Macie stać, przyjaciele. Bronimy się, jak najmniejsze straty, moi drodzy, jak najmniejsze straty. Patrzcie, ale tutaj mam archerów, nie? Archers, listen to me, zrobię teraz. Archers, strzelcy, słuchać mnie. I teraz mają stanąć tu. No i dlaczego oni nie chcą tu stanąć? Żebym nie miał łuczników w ogóle? Dawaj, rzucaj. Dismount. Załatwia cię z przyjemnością, gościu. Pięknie mu Solvik dałaś. Pięknie. O, spokojnie. Formacja. Dwuręczny topór. Kosić. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Do ataku. No, wszyscy. Mhm, dobrze, świetnie. Ginąć. Czemu oni do mnie dołączyć nie chcą? Naprawdę to oblężenie jest tak, tak mnie boli, jeżeli o to chodzi. Gin! Możemy ich po prostu podobijać? Okej, okay, możemy. Do widzenia. Bierzemy jeńców. Dziękuję. Biorę ciebie. Pozostawiam wszystko moim ludziom i zobaczcie, tu już idą gówniaki. Już wiem, że mnie zaraz zaatakują. O kurde, Punish the Soldier. No spaniszowałem go w sensie troszeczkę. Did some of your men have a woman from the surrounding villages and brought them to you? Okej. Okay. Traciłem reputację.
Peace agreement, to mnie nie interesuje. Żaden peace agreement mnie po prostu nie interesuje. It's your time, dobrze. Atakujemy, moi drodzy. Dobrze, kazałem moim ludziom trzymać tą pozycję. Ja to zrobię praktycznie sam. Postaram się. Boże, Kałach, uda ci się. Dasz radę, Kałach. Gdzie są te mantlety? Tam są. Dobra, widzę. Jezus Maria, ile tam jest ludzi na murach. Widzicie to? Ja pierdzielę. To jest nie do zrobienia po prostu. To jest nie do zrobienia ze setką ludzi. Już strzelają, dziady. Widzicie to? Już strzelają, dziady, nie? Najlepiej to się schowam po prostu pod murem. I dopiero zawołam moich ludzi, nie? Schowam się pod murem, żeby nie mogli tutaj we mnie strzelać. Zabiję to, co jest na dole. I każę im zbiec z murów. Wtedy będzie zdecydowanie łatwiej. Jak mi... Co? Fajnie. A, unik zrobiłem. Haha. Tarczę bym sobie twoją wziął, wiesz, bracie? Bo coś czuję, że... Square Shield, dzięki. Mam tarczę. Świetnie. Duże straty poniosę. Dobra. Jezus Maria, tarcza padła w sekundę. Ja też padnę w sekundę. Jezus Maria, co tu się dzieje po prostu? No, to jest nie, a to jest za wykonalne. To jest jak walka jakichś paralityków. Tarcza. Mogę podnieść? Nie mogę. Dlaczego? Dobra, uciekli z tego, co widzę. No schodźcie, schodźcie, schodźcie. Ja tu specjalnie czekam. Chodź, chodź, chodź. Ja pierdzielę. Możemy po prostu się trafić, nie? Giń! No chodźcie, no, wystrzelajcie się ze strzał. No i co teraz? No i co teraz? No we mnie kamieniami rzucać? No chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Chodź. No chodź. Chodź do wujka Łukasza, chodź, chodź, chodź. No sorry, no tak to musi niestety wyglądać, no. Tego co sami widzicie chyba. O, zajebiałe. Jest tu jeszcze jakiś inny mantlet? No, super by było, jakbyście przyszli. Patrzcie, oni się srają mnie jak ognia. No, super. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Tylko nie rzucaj. Chodź, chodź, chodź się bić, chodź. Dobra, tyle wystarczy. Rzucają tymi spirami, tymi tarczami, wszystkim, kurde. Cóż, no, będę tak czekał, moi drodzy. Usra wam się, odcinek 30 minut prawdopodobnie się szykuje. A, tędy nie mogę bić, bo tu jest to drewno, nie? Dobra, wyjdę, żeby oni też zeszli, wiecie o co chodzi? Dam im tą możliwość. Podprowadziłbym tu ludzi, ale naprawdę nie mam po co. Aktualnie. O, pierwszy człowiek zszedł, dobra. Jesteś mój przy... Jezus Maria! Dobra, nie ma to sensu. Naprawdę to nie ma sensu. Ludzie, idźcie. Ja nie mam praktycznie teraz życia, co ja mam zrobić? Podbiłem sam pod zamek wroga, on nie chce wyjść, zejść, nic. Stoi, rzuca we mnie. Bez honoru w ogóle jacyś tacy wojownicy to są, no. Bez niehonorowi w ogóle żołdacy. Giń, gnoju. Co? Chodź. I twoja siekiera osrana. No chodź tu. Biegną moi ludzie już, no. Zobaczymy, co teraz będziesz cwaniakował. O, 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 wychodzimy na walkę. No chodźcie, 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 chodźcie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Moi ludzie już wchodzą na mury, elo.
Ale będą tutaj straty. Ja pierdzielę, już sobie to wyobrażam, nie? Ale dajcie mi podejść pod mur. Żebym mógł ich eliminować po prostu. Wchodzić, wchodzić. To musi być super charge, nie? Dobra. Nie wiem, staram się, powiem wam tak, no. Nie mogę tu wejść. Przebijajmy się coraz głębiej, błagam. Jakbyś mnie tam puścił, stary, ale bym był szczęśliwy, jakbyś mnie tam wpuścił po prostu. Go, 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 go. Pięknie, przebiliśmy mury. Udaje nam się, moi drodzy. Przebiliśmy mury. Dobrze, wchodzić głębiej, głębiej. Na mury, na mury, na mury. Kurde, spadłem z muru. Na mury wchodzić, moi drodzy, wchodzić. Wbijać się coraz głębiej. Berserker. Wchodzić. Chodźcie, nie bójcie się. My musimy tam wejść coraz głębiej. Oddajcie mi stanąć w pierwszym rzędzie, mimo że nie mam tarczy, ja ich porobię. Dobra, moi drodzy, odsuń się. Lećcie tam, poróbcie go, róbcie jakieś plecy. Przebiliśmy mur, świetnie, podchodzę tutaj. Elo, essa, moi drodzy, essa. Essa sito, wchodzimy. Mógłbyś jakoś inaczej zaatakować? O nie, już strzały latają, dobra, ja się wycofuję. O, coś słyszałem. Dobra, wybite. Świetnie, nie mam tarczy. Biegnij ktoś, biegnijcie, charge. Heavy long spear, round shield. Daj tarczę. O Jezus Maria. Biegnąć, rozlać się po mieście, wyeliminować, zabić, wykończyć. I tyle. Tak to widzę. Pięknie. A reszta ekipy moja? Idziecie, dobrze. Rush. Koniec. Pozdrawiam. Zabijam was mieczem Ragnara. I co? I jajco. Blokada. Pięknie. Blokada. I atak. Blokada, blokada. Atak. Blokada. Blokada. Udało się, świetnie. Dobrze. Uciekam stąd. Palę stąd wrotki, naprawdę. Aha. Dobrze, palę stąd wrotki. Serio. Uciekam stąd. O Jezus Maria, ale to ostrzał leci. To skąd? Przebijamy się na dół, moi drodzy. Nie ma na co czekać, naprawdę. Dół, 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 dół. Schodzimy, schodzimy, schodzimy. To jest ten moment, to jest ta chwila, moi drodzy, do ataku. Tam są, widzę ich. Do ataku, moi ludzie, do ataku, wierzę w was. Nie, nie możecie mi tutaj zablokować, nie możecie, nie wolno po prostu. Ja muszę być z boku gdzieś. Ja muszę być tu gdzieś z boku. Boże, ilu ich jest, to jest poezja po prostu. Są tysiące ludzi. Jezus Maria. Używam tylko i wyłącznie teraz mieczu Ragnara. Pokonajcie go, proszę was. Eliminacja. Eliminuj go. Elo. Do ataku. Żołnierze, do ataku. Ludzie moi, wprosto. Pieriot, lecimy. Nic nas nie zatrzyma, moi drodzy. Tylko Valhalla. Valhalla na nas czeka. Nie wejdziemy na kolanach do Valhalli. O, no, no. Widzę, że jesteś na mnie cięty. A, giniesz. Elo. Ludzie, pchać się do przodu. Przebijamy się. Boże, jestem z was dumny, naprawdę. Pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że jestem dumny z tej armii. Gin! O nie, za daleko się zagalopowałem, ale pomogę wam od tyłu. Jezus Maria, teraz już mam tyle życia, że naprawdę lepiej nie zaczynać. Dobra, ludzie, wchodźcie. Jeszcze więcej ich jest. Ale tu są głównie wieśniaki jakieś. Z jakimiś... Bez broni. Ojejku. O, tu było naprawdę blisko. Weźmy nową tarczę. Tarczę. Pomogę ci. Czekaj, 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 pomogę ci. Dasz sobie radę, wierzę w ciebie. Tym ci pomogę. On jeszcze nie wie, co go czeka.
Zabić. Ja pierdzielę. Dorwali mnie. Ile straciłem? 20, 39 ludzi. Oni stracili 155 ludzi. Powiem tak. Co kurwa? Nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe po prostu, moi drodzy. To jest niemożliwe. Ja stąd idę. I ja idę po więcej ludzi, nawet gdy będę miał dostawać minusy do morali. Ja to wygram. To, co zrobiłem, było bardzo głupie, ale prawie tą bitwę samemu wygrałem. Czajcie to? Oni straci... Ja straciłem 40 ludzi. Kurde. Dobra, nieważne. Moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Spotkamy się w następnym odcinku, gdy będę już miał ponad 200 osób w armii i zdobywam to miasto w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do następnego odcinka. Hejka.